Cześć, jestem Krzysztof Liński, witajcie na moim kanale. Dziś opowiem Wam o lodach, gelato, sorbetach. Zastanawialiście się, jaka jest różnica między lodami rzemieślniczymi, a tymi, które można kupić w markecie? Albo czy sorbet musi być zawsze owocowy? Na te pytania odpowiem w tym odcinku. Jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze tego kanału, to jest odpowiedni moment. I pamiętajcie, że możecie znaleźć mnie także na Instagramie i na Facebooku. A ja zacznę od lodów marketowych. To są klasyczne lody marketowe. Mnie zawsze zastanawiało, jakim cudem fabryka jest w stanie wyciągnąć 1000 ml tylko z 450 gramów. Odpowiedź jest bardzo prosta. Lody fabryczne mają mnóstwo tłuszczu, mają dwa razy więcej tłuszczu niż gelato. To pozwala na mocniejsze napowietrzenie całej mieszanki. Lody marketowe są produkowane w fabrykach, a ta produkcja jest oczywiście na wielką skalę. Aby sprostać wymaganiom, receptura jest dużo bardziej złożona. Ma więcej konserwantów, więcej emulgatorów, po to, by mogły być najpierw zamrożone w fabryce, przetransportowane do punktów zbytu, a tam ponownie jeszcze raz dalej mrożone. Ta ilość tłuszczu, stopień napowietrzenia i receptura lodów sprawiają, że najlepiej smakują w smakach cięższych, takich bogatych na przykład jak czekoladowe albo orzechowe. To, co jest charakterystyczne dla lodów, to jeszcze temperatura serwowania. Lody marketowe, lody z fabryki serwuje się prosto z zamrażalnika, czyli z minus 18, minus 20 stopni Celsjusza. Lody marketowe, czy lody fabryczne, najczęściej porcjuje się gałkownicą. Mogą być serwowane w kubeczkach, mogą być także w wafelkach. Jeżeli naprawdę już macie potrzebę zjedzenia loda, ok, takie marketowe są jakąś alternatywą, ale są inne opcje, które są dużo bardziej naturalne, mniej przetworzone. I taką właśnie opcją jest gelato. O ile lody zbudowane są głównie na śmietanie, tak gelato na mleku. I teraz wyobraźcie sobie, czy możliwe jest ubicie mleka w misce ręczną rózgą? Ja obstawiam, że nie, że to jest niewykonalne. Śmietana owszem, ale mleko nie. Stąd odpowiedź. Gelato, ponieważ bazują na mleku, czyli tak naprawdę na wodzie, nie napowietrzają się tak bardzo. Z jednego litra mieszanki gelato uzyska maksymalnie 1,2 litra gotowych lodów, gotowego gelato. Przy lodach klasycznych, standardowych, fabrycznych z 1 litra uzyskam 2, nawet 2,5 litra gotowych lodów. Ta różnica odpowiada za oczywiście niską tłuszczowość gelato. Dużo mniej tłuszczu, ale to nie znaczy, że dużo mniej smaku, bo gelato mogą być zbudowane na naturalnych składnikach. Jeżeli jest coś truskawkowego, tam będzie truskawka, a nie komponent sztuczny truskawkowy. Gelato często przechowywane jest w lodziarniach w takich oto pojemnikach, pozzetti. Te pojemniki pozwalają na odcięcie dopływu powietrza, bo mają na sobie pokrywki, które nie pozwalają lodom wysychać. Gelato są przechowywane w temperaturze minus 10, minus 12 stopni, dzięki temu są bardzo plastyczne. Do nakładania ich służy taka oto szpatuła, która pozwala na krawędzi pojemnika wypracować odpowiednią konsystencję. A ze szpatuły gelato powinno trafić na taki oto wafelek. Jest to specjalny wafelek, który posiada parapet wokół, który ułatwia rozsmarowywanie gelato prosto z packi. W warunkach domowych wygląda to mniej więcej tak. Uwaga, może się nie udać, nie pobrudzić. Próbuję wypracować je teraz na pojemniku. Super. I rozcieram na waflu. Jeżeli te wszystkie elementy się zgadzają, lody są zamknięte, przykryte w pozzetti, nakładane są szpatułą i trafiają na wafelek z parapetem, to na 100% jesteście w dobrej lodziarni. To są serio niedobre. Sorbety to zupełnie inna historia, bo przede wszystkim powstają z owoców. Dobry sorbet ma w sobie od 60 do 70% owoców, resztę stanowią cukry. Sorbety przez wiele lat przegrywały batalię o kremowość z lodami czy gelato i były niechętnie wybieraną opcją. Teraz sytuacja się mocno zmieniła. Technologia się zmieniła i przez dodatek błonnika z cykorii sorbety mają konsystencję tak naprawdę prawdziwych gelato. Są fantastyczną alternatywą dla wegan i wegetarian. To jest sorbet cytrynowy z dodatkiem limoncello. Jego kremowość jest urzekająca. Zobaczcie, jak jestem w stanie wypracować porcję kremową jak przy gelato, a jest to sorbet cytrynowy. To jest coś niewiarygodnego. Po tym krótkim przedstawieniu wy sami musicie zdecydować, co bardziej lubicie. Czy gelato, czy lody, czy sorbety. Ja osobiście wybieram gelato, bo uwielbiam tą konsystencję i wiem, że osoba, która je produkuje, pochyla się nad recepturą i są realnie wielkie szanse na to, że to są super naturalne i świeże składniki. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z materiałami. Jeżeli macie jakieś pytania, zamieście je w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.